Wysokie Mazowieckie rozwija skrzydła. To nie tylko hasło promocyjne miasta, ale realne działania. W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć wodociągowa w pasie drogi krajowej nr 66. Symboliczny czek na ręce burmistrza Jarosława Siekierki przekazał marszałek Artur Kosicki. To już jedno z ostatnich czeków, jakie przekazujemy w ramach naszego funduszu wsparcia gmin i powiatów. Dzisiaj miasto Wysokie Mazowieckie 1 200 000 złotych dotacji, za to zostanie wykonana sieć wodociągowa w drodze krajowej. Też bardzo istotna inwestycja, bo cała droga krajowa razem z infrastrukturą, która będzie realizowana w tym mieście, jest bardzo ważna z punktu rozwoju Wysokiego Mazowieckiego, które i tak bardzo sobie dobrze radzi. Szanowni Państwo, ja też chcę podkreślić, że te wnioski, które do nas spływają, są bardzo, bardzo często konsultowane z naszymi radnymi, z różnych opcji politycznych, nie tylko z koalicji rządzącej. W tym wypadku akurat pana wiceprzewodniczącego Łukasza Siekierki, który też wskazuje na tą niezbędność dofinansowania, na wagę tej inwestycji. Bo tak jak już wspomniałem, cała inwestycja, cała droga krajowa to jest nic innego jak wielki rozwój, duży impuls, kop taki gospodarczy dla tego miasta, które i tak prężnie i dobrze się rozwija. Droga, która jest właśnie przebudowywana, była w fatalnym stanie i wymagała podjęcia radykalnych działań. Dla nas, dla miasta jest to ogromnie ważna inwestycja, ponieważ wcześniej nie chciano nam zrobić. Zaczęto tę inwestycję przed miastem, skończono i następna inwestycja zaczynała się za miastem. W stanie była ta droga chyba najbardziej opłakalna. W momencie, kiedy pan minister Weber był na tej drodze, wyraził swoje ogromne zdziwienie, że ta droga nigdy nie była zrobiona. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że na terenie miasta jest największa mleczarnia w Polsce i tą drogą przejeżdżało dziennie ponad 400 tirów, wyjeżdżały z Mlekowity, gdzie, nie ukrywam, kolejny były do kolan, jak to fachowo się już mówi, i udało się tą inwestycję realizować. W tej chwili jest realizowana. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tą kwotę 1 200 000. Pozwoli nam na wybudowanie wodociągu w tej ulicy. Także bardzo dziękuję tu również i panu wiceprzewodniczącemu, dziękuję całemu sejmikowi, bo przecież tutaj podczas głosowania nikt z radnych, czy koalicji, czy opozycji nawet się nie wstrzymał, wszyscy zagłosowali za. Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. Budowa sieci wodociągowej z końcem 2021 roku. Przyznane podczas spotkania pieniądze pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, utworzonego w ubiegłym roku w ramach budżetu województwa. Taka pomoc jest to ewenement w skali kraju i została bardzo dobrze odebrana przez samorządy. Tutaj pan marszałek z zarządem mieli po prostu dobry pomysł, żeby to funkcjonowało w ten sposób. Samorządy mogą składać wnioski do różnych podmiotów, do różnych instytucji, jednak tu, szanowni państwo, przy składaniu tego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o tą pomoc finansową, nie są, że tak powiem, mocno związani pomysłem, nie są mocno związani taką, tak jak to inne programy określają, pewną, że tak powiem, strukturą wniosku i pewnymi ograniczeniami. Myślę, że tutaj jest bardzo duża dobrowolność. Samorządy same wiedzą, na co te środki finansowe są im najbardziej potrzebne i o to mogą wnioskować. Przypomnę tylko, że inne samorządy składały między innymi również na budowę dróg, ale zdarzały się też wnioski na budowę oświetleń ulicznych czy na rozbudowę szkół czy internatów. Pierwotnie budżet Funduszu Wsparcia Gminy Powiatów wynosił 13 milionów złotych. Liczba złożonych wniosków wymogła zmianę planów i zwiększenie puli do łącznej kwoty niemal 22 milionów złotych. Dzięki temu udało się dofinansować prawie wszystkie zgłoszone przez samorządy inwestycje. Zajmuje niemal 46 metrów kwadratowych powierzchni i jest największym dziełem profesora Leona Tarasewicza, które kiedykolwiek namalował na płótnie. W fabryce firmy Unihouse S.A. w Bielsku Podlaskim zaprezentowano po raz pierwszy powstałą tam abstrakcję, która będzie zdobić pawilon Polski podczas wystawy światowej Expo 2020 w Dubaju. W spotkaniu wziął udział marszałek Artur Kosicki, autor dzieła, oraz Marta Zielińska, koordynator do spraw programu promocji regionalnej i współpracy z uczelniami, oraz Jan Mikołusz,
Kraśko, przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Unibep S.A. To właśnie podlaska wystawa pod nazwą Xylopolis będzie inaugurować obecność naszego kraju na wystawie światowej Expo w Dubaju. Mamy pewien pomysł Xylopolis. Dobraliśmy do tego pomysłu wielu partnerów, między innymi Ministerstwo Środowiska i Klimatu, też Fundację Unitalent i wiele, wiele innych jeszcze partnerów, którzy mają pomóc nam przygotować Podlaską wystawę na Expo 2020 w Dubaju, która będzie w październiku. No i cóż, wielkie wyzwanie, będzie na nas patrzył cały świat. Jesteśmy ambitni, że potrafimy przygotować coś nadzwyczajnego. No i wtedy pojawił się pomysł, żeby skorzystać z ambasadorów województwa podlaskiego, z osób, którzy są znani nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. I stąd pojawił się pomysł zaproszenia do tego projektu pana profesora Leona Tarasewicza. Bardzo dziękuję, panie profesorze, że pan przyjął tą propozycję. Artysta przez ostatnie 2 tygodnie pracował nad abstrakcją o niebotycznych rozmiarach. 13,5 metra na prawie 3,5 metra. Było ono tworzone przez ponad 2 tygodnie. Dzieło profesora Tarasewicza to abstrakcja. Artysta odwołuje się zarówno do logiki, jak i do natury, jednocześnie pozwalając odbiorcom, aby sami tworzyli własne narracje, czyli do percepcji wystarczy nam jedynie intuicja. Powodem, inspiracją, aby zrobić uniwersalny obraz dotyczący lasu i można też tak przekazywać, że cztery pory, ale myślę, że najlepiej, gdyby nie było żadnych tytułów, a ludzie mogli jakby obcować z tym obrazem i każdy bez jakiejś wskazówek mógłby odbierać to na swój sposób. Uczestnictwo naszego województwa w Światowej Wystawie Expo 2020 to szansa na zaprezentowanie się lokalnego biznesu. Jesteśmy w mateczniku. Mateczniku dwóch rzeczy. W mateczniku budownictwa drewnianego w Polsce, bo Unihaus jest największą firmą budownictwa modułowego w Polsce i w czołówce europejskiej. Ale w Bielsko-Podlaskim jest też firma Danwood, absolutny lider budownictwa jednorodzinnego drewnianego. Więc Bielsko-Podlaski jest matecznikiem budownictwa drewnianego mieszkaniowego. A drugi matecznik to matecznik nazwy Xylopolis, Drewnopolis. Misja gospodarcza do Dubaju organizowana jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pod nazwą Podlaskie Naturalna Droga Rozwoju. Wezmą w niej udział również 4 mniejsze przedsiębiorstwa z naszego województwa, które zostały zakwalifikowane. To spółka TMT z Łomży, która przetwarza i konfekcjonuje sery dojrzewające. Intertech, producent maszyn rolniczych z Zambrowa, producent opakowań Waldgold z Bielska Podlaskiego i mydlarnia Cztery Szpaki, producent kosmetyków naturalnych. Też bardzo dobry sposób na pokazanie naszego województwa, bo z jednej strony zaprosiliśmy do tej misji gospodarczej dużych, tych czołowych przedsiębiorców z naszego województwa, tych z branż, których słynie województwo, a z drugiej strony zaprosiliśmy tych mikroprzedsiębiorców, tak żeby oni też mieli szansę się pokazać. Expo 2020 w Dubaju będzie to pierwsza wystawa światowa zorganizowana w kraju arabskim i według zapowiedzi organizatorów aspiruje do tego, by stać się największym show w historii. Piątka studentów Uniwersytetu w Białymstoku dołączy do załogi Pawilonu Polski podczas wystawy. Żacy z największej podlaskiej uczelni odbędą tam 3-miesięczne praktyki studenckie. Studenci będą stanowili wizytówkę polskiego pawilonu. Będą po pierwsze opiekowali się zwiedzającymi, czyli będą pełnili rolę swojego rodzaju przewodników, jak po muzeum, ale będą również angażowani we wszelkie programy, które będziemy realizowali. Zatem w pracę strefy warsztatowej dla dzieci, którą mamy, w strefę biznesu, gdzie będziemy organizowali konferencje, we wszelkiego rodzaju wydarzenia, które będą realizowane w strefie sceny zewnętrznej. Zatem tak naprawdę ta praktyka będzie bardzo wielowymiarowa i w związku z tym, że studenci reprezentują różne kierunki, to rzeczywiście te działania i te zadania, które będziemy im zlecali, będą korespondowały właśnie z kierunkami, które studiują. Wielkie dzieło profesora Tarasewicza świat po raz pierwszy zobaczy za ponad 40 dni, 1 października podczas otwarcia Światowej Wystawy Expo Dubaj 2020. Czy można zostać medalistą Igrzysk Olimpijskich, będąc sportowcem z Białegostoku czy Suwałk? Można. Wojciech Nowicki z Podlasia Białystok zdobył w Tokio złoto w rzucie młotem.
Maria Andrejczyk z Hańczy, Suwałki, srebro w rzucie oszczepem. To pierwsze w historii tak znaczące zdobycze zawodników z regionu w najważniejszej dla każdego sportowca imprezie. To właśnie za sprawą Wojciecha i Marii ten niezwykły wieczór jeszcze przez długi czas będzie tlił się w Operze Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku olimpijskim ogniem. Na wyjątkowe spotkanie z największymi gwiazdami regionalnego sportu z Team Podlaskie zaprosił Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. W sposób szczególny chciałbym przywitać naszych podlaskich olimpijczyków. To przede wszystkim dzięki ich postawie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio dzisiaj się tutaj spotykamy. Witam ich, nie rozróżniając na to, jakie osiągnięcia były na olimpiadzie, bo dumny jestem z tego, że wszyscy pokazali wspólnie jedną cechę. Waleczność i dumę z tego, skąd pochodzą i pokazali, że potrafią walczyć, że łatwo skóry nie sprzedają. I dlatego w imieniu własnym i myślę państwa wszystkich możemy powiedzieć, jesteśmy z was dumni. Wojciech Nowicki w finałowym konkursie imponował formą i spokojnym podejściem do rywalizacji. Jego rzuty były dalekie i wykonywane bardzo dobrze pod względem technicznym. Był on zdecydowanym liderem konkursu przez cały czas jego trwania. Białostoczanin prowadzenie objął już po pierwszej kolejce, gdy uzyskał wynik 81 metrów 18 centymetrów. Śmiechem żartem, no nie mam czasu nawet pomyśleć o tych zawodach i o tym wszystkim, bo mam tyle spotkań, tyle wszystkich wywiadów, że po prostu no nie mam nawet czasu, żeby po prostu o tym pomyśleć najzwyczajniej. Wiesz co, ja mam wrażenie, Wojtek, nie chcę cię martwić, ale ten kurz już opadł, wiesz, po Tokio. I możesz na przykład, będąc sam na sam ze sobą w łazience, stanąć naprzeciwko lustra i powiedzieć sobie, jestem mistrzem olimpijskim na przykład. Możesz to zrobić, może to dotrze do ciebie w końcu. Może mogę, ale na pewno nie zrobię, bo po prostu taki nie jestem, nie mam takiego charakteru, żeby tak robić. Tak jak cały czas powtarzam, taka wisienka na torcie dla mnie, ten mój rekord życiowy. I teraz tak naprawdę chyba najwięcej myślę o tym, żeby to powtórzyć w przyszłości. Młodzież konsekwentnie buduje od lat swoją pozycję w sporcie. Ten ogromny mężczyzna wielu szokuje swoim niewzruszonym spokojem i opanowaniem, ale także szacunkiem do rywali, bardzo często stawiając ich na pierwszym planie. Z czego to wynika? Nie wiem, może po prostu taki jestem, tak zostałem wychowany. I tak naprawdę po prostu szanuję każdego przeciwnika, z którym muszę się zmierzyć, bo wiadomo, czasami to też jest kwestia dnia na zawodach. I najzwyczajniej w świecie ktoś może być ode mnie lepszy i ja nie mam z tym problemu. Przecież na przykład doskonale obrazują starty, które mieliśmy w tym sezonie. Ja po prostu szanuję każdego przeciwnika, bo z każdym muszę się zmierzyć i ja po prostu wychodzę z założenia, że taki powinien być duch sportu. Maria Andrejczyk natomiast w finałowej rywalizacji już po pierwszej kolejce zajmowała medalowe, jeszcze brązowe, trzecie miejsce z wynikiem 62 metry 56 centymetrów. Jednak w drugiej kolejce suwalczanka posłała oszczep na odległość 64 metrów 61 centymetrów i awansowała na srebrną drugą lokatę. Utrzymała ją już do końca konkursu. Olimpijskie srebro Maria zdecydowała się przekazać na akcję charytatywną, której celem jest zdobycie funduszy na operację ciężko chorego małego Miłosza. Licytacja rozpoczęła się od 200 tysięcy złotych i została wygrana przez firmę Żabka. Zwycięzca licytacji zdecydował jednak, że medal pozostanie w rękach sportsmenki. To warto zaznaczyć, że znacznie większą kwotę przekazali ludzie, tak, to ponieważ w momencie, kiedy weszłam w tę zbiórkę Miłoszka, wiedziałam, że to już będzie ta jedna i jedyna zbiórka, na którą chcę przeznaczyć medal. Uważam, że to jest najpiękniejsze, że nas może dzielić naprawdę wiele. Poglądy polityczne, gust muzyczny, ale w momencie, kiedy chodzi o ratowanie czyjegoś życia, zawsze się będziemy jednoczyć i cieszę się, że jestem Polką i cieszę się, że nasz naród właśnie w takim stopniu potrafi się zjednoczyć. Oszczepniczka jest niezwykle żywiołową, uroczą i piękną młodą kobietą. Ma wiele ciekawego do powiedzenia, niesłychanie dzielna w walce ze zdrowotnymi problemami. Ja jestem realistką i mam świadoma, że mój bark nie będzie w stanie więcej zrobić. Także mimo wszystko jestem z siebie dumna, z tego, co się wydarzyło nawet przed samym konkursem, że udało się przywieźć to srebro do Polski. Tego wieczoru atmosfera w Operze była naprawdę gorąca. Widownię zapełniły tłumy miłośników sportu. Każdy chciał posłuchać wrażeń świeżo upieczonych medalistów. Pytań, ale też słów uznania było wiele, a padały zarówno od tych starszych, jak i tych młodszych. Chcę
powiedzieć państwu, bo ja nie będę pytał o nic, że wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, coście zrobili. No właśnie tak jak mówimy, no nie zdajemy. Już udowadniam. Od 1924 roku to potrwa. Na ziemi podlaskiej i tutaj w województwie były białostockim, ja to nazywam regionem północno-wschodnim. Przed wojną był tylko jeden olimpijczyk, drugiego odgrzebaliśmy teraz. Pani Marysiu, to pani kolega z pułku Ułanu Grochowskich, on zdobył srebrny medal kiedyś. Serdecznie państwu gratuluję, zrobiliście wyczyn, którego zazdrości wam cała Polska. Ile państwo zarabialiście? Dziękuję ci! 9 lat, a? Momencik, poczekaj. Jak masz na imię? Gabryś. Gabryś, słuchaj. Bardzo dobry materiał dziennikarza. Zwłaszcza śledczego. Dobre pytanie. Więc Gabryś, słuchajcie, przyszedł tutaj z takim pytaniem do was. Chciał was zapytać, ile zarabiacie. Spotkaniu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku towarzyszyło otwarcie wystawy zdjęć tegorocznych podlaskich olimpijczyków. Był też pyszny tort przygotowany specjalnie na ich cześć. Każdy też mógł wykonać pamiątkową fotografię ze sportowcami. Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni, możemy w taki chociaż sposób podziękować naszym olimpijczykom, ale też to, co powiedzieli olimpijczycy. Ciężko było startować bez kibiców, dlatego te spotkanie. A jakie emocje podczas spotkania towarzyszyły olimpijczykom? Jestem przeszczęśliwa, że tylu wspaniałych kibiców mamy w naszym regionie. Wiesz co, właśnie dla takich chwil się chyba trenuję, żeby potem móc wrócić do siebie w swoje strony i być tak wspaniale przywitanym. No szczególnie te najmniejsze dzieciaczki mnie cieszą, bo to jest ważne, ponieważ gdzieś tam fajnie zawsze mi zależało na tym, żeby promować ten sport, lekkoatletykę wśród najmłodszych, więc liczę na to, że w przyszłości będzie coraz więcej bardzo zdolnych lekkoatletów, bo uważam, że zasoby do tego mamy bardzo duże. Bardzo się cieszę z takiego spotkania, z takiej inicjatywy. Naprawdę dziękuję panu marszałkowi, że w ogóle w takiej formule zrobił, naprawdę było bardzo sympatycznie. Bardzo się cieszę, że tak licznie kibice i mieszkańcy Białegostoku i okolic przyszli. Naprawdę doceniam to, była bardzo miła rozmowa, zadawali wiele pytań. No, dla nas sportowców to jest takie też spełnienie, bo to wiadomo, też startujemy, reprezentujemy nasz kraj dla nich, żeby oni z nas też byli dumni, cieszyli się naszymi sukcesami i to naprawdę było dzisiejsze spotkanie było naprawdę bardzo, bardzo miłe. Będę je miło wspominał. Naprawdę, jak można powiedzieć, wszyscy mi oblegli, no to jest bardzo sympatyczne. Ja wiem, że to gdzieś tam troszeczkę wymaga ode mnie wysiłku, ale to jest bardzo sympatyczne. Właśnie ja lubię takie spotkania. Lubię rozdawać autografy, zdjęcia, bo właśnie mówię, ja jestem też dla kibiców i to jest też fajna rola, że z takiej strony mogę też im podziękować, że chcą ze mną autograf, zdjęcie, więc naprawdę, no super, bardzo się cieszę i dziękuję, że byli. Serdecznie wszystkim sportowcom, uczestnikom Igrzysk w Tokio gratulujemy, zwłaszcza medalistom, a szczególnie tym z województwa podlaskiego. Jesteście naszą dumą. Z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej w Jedwabnem powstał mural w ramach konkursu Mur, ale historia Wojska Polskiego. To jest już trzeci mural, który powstał w naszym mieście. Upamiętnienie wielkiego hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego, ale odnosi się konkretnie do jednej z największych bitew, która miała miejsce 4 lipca 1610 roku pod Kuszynem niedaleko Moskwy, gdzie to hetman Stanisław Żółkiewski, no, można powiedzieć, z niewielką ilością żołnierzy, jakim było około 3000, w tym 2700 husarii, rozgromiło prawie 35-tysięczną armię Szwedów i Rosjan, przez co też od 1611 roku na tronie kremlowskim, można to powiedzieć, zasiadł książę, później król Polski, Władysław IV Waza. Podtrzymywanie tradycji patriotycznych to najlepsze wychowanie młodzieży. Miasto Jedwabne, gmina Jedwabne słynie z patriotyzmu. Kocha ojczyznę, kocha swoje miasto i to jest taki wyraz, gdzie chce uszanować dokonania oręża polskiego, a husaria to wyśmienity oddział, rodzaj wojska konnego, które za sobą ma wspaniałą historię i w XVII-XVI wieku sławiła oręże polskiego. Polska w owym okresie była jednym z potężniejszych krajów europejskich, a szczególnie husaria, która pozwalała skutecznie zwyciężać. Mural w Jedwabnem to hołd dla hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, który dowodził Wojskiem Polskim w bitwie pod Kłuszynem.
Rafał Roskowiński, absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, pionier i legenda polskiego muralu, był oczywiście obecny podczas oficjalnego odsłonięcia jego dzieła w Jedwabnym. No, ja jestem w ogóle fanem XVII wieku i dla mnie ta husaria, Lisowczycy, całe te wojska XVII-wieczne są dla mnie wielką pasją. Rozczytany w trylogii od dziecka. Robię to z wielką przyjemnością i robienie koncerzy, szabel husarskich, tych wszystkich panter, wilków, lwów, koncerzy dla mnie z wielką przyjemnością i to jest wielka moja pasja i miałem tą przyjemność, że dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej, panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, udało mi się też ten mural zrealizować tutaj właśnie w naszym Jedwabnym. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska i duchowieństwa, ale przede wszystkim mieszkańcy Jedwabnego. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i odsłonięciu muralu na szczycie bloku sąsiadującego z Urzędem Miasta i Gminy Jedwabne, burmistrz miasta zaprosił gości na występ młodzieży, która jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego miała okazję wystąpić z patriotycznym programem artystycznym. Marszałek Marek Olbryś złożył dzieciom życzenia, przekazał upominki i podziękował za zainteresowanie historią, zwłaszcza Polski, bo ta jest najważniejsza.